I 3, i 2, i 1. I zero. Zero, nie wyszło. Udało nam się. Dobry odcinek, już 3 minuty. Działasz tak. Widzisz, jak fajnie? I 3, i 2, i 1. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Skoku w Mrok, w podcaście, w którym przyglądamy się ciemnej stronie życia. Skończyliśmy odcinek o Jeffrey'u Dahmerze, mordercy z Milwaukee, kanibalu z Milwaukee. Dzisiaj pora na kolejny odcinek, w którym przyjrzymy się, nie wiem czy dobrym określeniem będzie jego brytyjski ekwiwalent. Tak. Mowa o Denisie Nilsenie, z kolei mordercy właśnie z Anglii. A konkretnie Ze on Szkocji. ze Szkocji, pochodził ze Szkocji, mordował głównie na terenie Londynu, Tylko. tylko z tego co wiemy. O, właśnie. No i co? Zabieramy się do dzieła. Bo wiesz co jeszcze? Rozmawialiśmy ostatnio o tym, że czasami chcemy zjechać z mostu albo wjechać pod samochód. Tak. Przez zupełny przypadek słuchałam jakiegoś podcastu i okazało się, że to ma swoją nazwę, a nawet funkcję. Zew otchłani? Zew otchłani albo zew pustki, no? Aha, I no. tylko nie wiadomo, Po co? czemu to służy. Jedni mówią, że to jest, bierze się z lęku przed śmiercią, a inni mówią, że to jest po to, żeby nas chronić przed takimi zachowaniami, bo jak my sobie myślimy, że zjedziemy z tego mostu i odczuwamy lęk, to prawdopodobnie potem tego nie zrobimy. O, no to ciekawe. Okej. Okay. Ja słyszałem taką, nie wiem jak bardzo to ma dużo wspólnego. Ja słyszałem ostatnio taką ciekawostkę, jak działa nasza psychika, że to, że myślimy o dziwnych rzeczach, nie powinno nas martwić, tylko sposób, jak reagujemy na te myśli. I ktoś dał porównanie, że podchodząc na przykład do witryny sklepowej z drogą biżuterią, możesz sobie pomyśleć, że o, fajna biżuteria, mogłabym rozbić szybę i ukraść te wszystkie rzeczy. I jesteś sobie z tą myślą i tak patrzysz sobie na tą biżuterię, po czym odchodzisz od tego sklepu, idziesz na przystanek, myślisz o tym cały czas, uśmiechasz się do tej myśli i potem zastępujesz ją jakąś inną. Problem jest wtedy, kiedy podejdziesz do tej witryny, pomyślisz, że o, biżuteria, ciekawe co by było, gdybym rozbiła szybę i ukradła tą biżuterię. I nagle musisz jak najszybciej się oddalić z tego miejsca, żebyś przypadkiem tego nie zrobiła. Czujesz się, że to się totalnie nie tak z tą myślą, że ty musisz zmienić stronę ulicy, tylko nie patrzeć w tę stronę i od tej pory nie będziesz mijać tego sklepu, powiedzmy. I że wtedy tak naprawdę mamy do czynienia z jakimś problemem. I jak czytałem historię Jeffrey'a Dahmera na przykład, to mam wrażenie, że właśnie tam było coś takiego, że nie wolno ci myśleć o tych rzeczach, że to są grzeczne myśli, jeżeli chodziło o jakieś tam fantazjowanie na temat właśnie śmierci czy tych zwłok, zanim jeszcze do ludzi doszło. Tylko czy chociażby jego orientacji seksualnej, że to jest coś tak bardzo grzecznego i złego, że nie wolno nawet tego rozważać. Mogło tak być. Mogło. A propos grzesznych fantazji, to dzisiaj porozmawiamy i pewnie nie tylko dzisiaj, bo na pewno się nie zmieścimy w jednym Nie ma odcinku, ale opcji. postaramy się już nie przeginać pałki tak bardzo jak w przypadku Dahmera, bo to też jest trochę taka mniej znana historia i też nie jest tak bardzo, no nie zajmowano się nią tak bardzo jak Dahmerem, którego tam przemaglowano na wszystkie strony. No bo amerykański to bardziej popularny. Amerykański, tak, no to na pewno. Tak, więc dla tych, którzy nie znają Nilsena, Denisa Nilsena, bo na pewno jest wiele osób, którego nie znają, to w takim telegraficznym skrócie na początek. Denis Andrew Nilsen dla przyjaciół Des, nazywany również uprzejmym zabójcą, mordercą z Muswell Hill, samotnym zabójcą oraz właśnie brytyjskim Jeffreyem Dahmerem. Nie bez powodu i tych powodów jest naprawdę, tych powodów jest cała lista. Aż dziwne, Aż niektóre są. dziwne, naprawdę, aż Niektóre niektóre. są takie nadprzyrodzone, można Trochę tak, powiedzieć. trochę tak. Więc Nilsen był szkockim seryjnym mordercą, nekrofilem oraz totalnym mitomanem, który bardzo lubił o sobie opowiadać, napisał o sobie
dużo. Napisał nawet autobiografię, która miała 400 stron, która została mu skonfiskowana w pewnym momencie, ale Ale w potem końcu w wydał. końcu tak. I to chyba jakoś tak niedawno, bardzo w 17 roku? Możliwe. Jakoś tak naprawdę niedawno. No, to nie zarobi na niej nic, bo Denis już nie żyje. No tak, nie żyje. Nielsen zabijał przez 5 lat, niecałe 5 lat, od 78 do 83 roku. W tym czasie dokonał minimum 12 morderstw. Mówi się o 15-16. On sam nawet o tym mówił, ale tak się przypuszcza. Zresztą on potem też przyznał, że niektóre zmyślił. Więc uznaje się, że 12 tak, prawdopodobnie więcej, ale nie na pewno. W końcu został skazany na dożywocie tylko za 6 morderstw i 2 usiłowania, ponieważ większości jego ofiar w ogóle nie zidentyfikowano. Też z powodów, o których sobie porozmawiamy, bo powody były bardzo podobne jak w przypadku Dahmera, tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. Jakaś różnica prawna mi się wydaje, że jest, bo w przypadku Nilsena jakoś jest tak, że oni tam koniecznie musieli mieć chociażby fragmenty ciała czy coś takiego, a w przypadku Damera wystarczyło, że podał imię i nazwisko i osoby, No którą nie, bo wykluczano. zauważ, że z tym drugim, którego zabił w hotelu, nie został za to skazany, bo nie było dowodów. I w przypadku Nilsena było dokładnie tak samo. Oni mieli, jak go złapali, mieli te 48 godzin na postawienie zarzutów i tam musieli mieć dowód, żeby to zrobić. I to było to. Ale troszkę wybiegamy do przodu. Dobra. Więc tak, więc Nilsen zmarł w więzieniu, a w zasadzie w szpitalu, z powodu powikłań po operacji. W wieku 72 lat, więc trochę sobie pożył. No, połowę życia spędził w zasadzie w więzieniu. Kiciu, no, tak, I chyba. większość nawet, Poczekaj. bo urodził się w 45. No, ale został skazany, jak miał 37 lat, czy 8. Okej, no To to trochę tak, to tak. jednak większość na wolności. Ale co to było za życie? Nie, no chyba całkiem dobrze sobie żył w tym więzieniu. Pisał, malował, komponował muzykę nawet. No Na tam też keyboardzie siedział chyba, na tak? keyboardzie. Tak. No i miał taki modus operandi. W zasadzie scenariusz był zawsze ten sam. On swoje ofiary na przykład spotykali się gdzieś w barze albo gdzieś na ulicy, to zależy. Zapraszał tych chłopaków do siebie, upijał im, dawał im tam coś do jedzenia. Potem ich dusił, potem czasem też topił, jeśli ich tylko poddusił, ale nie zadusił. No a następnie, tutaj następowała ta taka część najbardziej, którą się przypisuje właśnie Nilsenowi jako taką należącą do niego. On poddawał te zwłoki takim rytuałom różnym. Na przykład kąpał je, przebierał, leżał z nimi w łóżku, sadzał na kanapie obok siebie, gdy oglądał telewizję. Też z tego, co czytałem, podobnie do Damera, potrafił ustawiać je w sugestywnych pozach i robić im zdjęcia. Tak, ale do tego dojdziemy, bo to też jest, Dobra. bo tak, no, ale chyba to tylko w przypadku jednego tak Okej, było. może tak. Tak, no i potem jak po krótszym lub dłuższym czasie, czasami naprawdę ten czas był dosyć długi, bo było to raz prawie 8 miesięcy, kiedy on sobie te tam zwłoki u siebie trzymał, więc to jest trochę dziwna sytuacja. Ćwiertował je i albo palił w ognisku w swoim ogródku, albo spuszczał je w toalecie, co nie było, jak się okazało, nie było najlepszym pomysłem, ponieważ to zakończyło jego karierę seryjnego mordercy. Mamy luty 83 roku. Nilsen mieszka przy Cranley Gardens 23 w mieszkaniu na poddaszu, gdzie nie ma ogródka. Ogródek miał wcześniej. No i w tym mieszkaniu, w całym domu zaczynały się zapychać rury. Toaleta się nie spuszcza, więc sąsiedzi się skarżą. No i co robi Nilsen? To Nilsen właśnie pisze list ze skargą, że zapchane rury, że prosimy bardzo o przepchanie. No i 8 lutego 1983 roku przyjeżdża tam pan Michael Catran z firmy Dynorod, mechanik, nie mechanik, tylko ten, co robi w rurach, Hydraulik. hydraulik.
No i zaczyna grzebać w tych rurach i to się okazuje, że znajduje tam jakieś dziwne gnijące mięso, jakieś takie podejrzanie wyglądające kości. No i on tak trochę się, znaczy on powiedział, że to było dziwne, dlatego zgłosił to swojemu szefowi. Natomiast był już wtedy wieczór i jego szef powiedział, że zajmą się tym rano, żeby on to zostawił, wrócił tam jak wrócą tam razem jak wstanie słońce i będzie znowu jasno. No i jeszcze ten pan Michael tak uciął sobie taką krótką pogawędkę z Nielsenem. Mówi, wie pan coś tutaj, ten katran mówi Nielsenowi, coś tutaj dziwnego tutaj w waszych tych rurach, jakby ludzkie mięso, jakieś kości, dziwna sprawa. Na co Nielsen powiedział, a to pewnie ktoś spuszczał resztki KFC. No i Nielsen się trochę zmartwił, że go złapią. No i co zrobił? Zaczął w nocy zbierać te, czy sam zaczął czyścić te rury, zaczął je tam zbierać, te Szczątki. szczątki. I nawet powiedział, że miał taki pomysł, żeby pójść do sklepu i kupić kurczaka i wrzucić tam jakieś kawałki mięsa, ale niestety wszystkie sklepy były już zamknięte wtedy, więc mu ten plan nie wypalił. No i wraca pan Katran ze swoim szefem rano. No i co się okazuje? Że ściek został oczyszczony w magiczny sposób. Ale najwyraźniej niewystarczająco dokładnie. Wystarczająco, niewystarczająco, tak. I szef się pyta, czy to jest możliwe, żeby to się oczyściło samo. Na co tamten powiedział, że no nie ma takiej w ogóle sytuacji. I sąsiedzi, jakaś tam sąsiadka chyba z góry powiedziała im, że widziała Nielsena, jak w samej podkoszulce i w krótkich spodenkach krzątał się tam Ogrodzie. nie, to był, nie był ogród. No, ale No, tam gdzieś przy tam, domu na tak. zewnątrz, tam gdzie te Natomiast rury to były. była zima i podobno było bardzo zimno. I ta sąsiadka nawet zapytała Nielsena, co pan tutaj tak sobie chodzi, nie jest panu zimno, czy wszystko w porządku? A on powiedział, że no idę za potrzebą. Bo on też udawał, że o niego się oczywiście zapchały rury, czy nie? Nie pamiętam. No chyba musiał udawać, bo powiedział, że idzie do toalety, tam do ogrodu. No i udaje się właśnie jednak, bo Nielsen no, nie spisał się za dobrze, udaje się znaleźć kilka kosteczek, które wyglądają trochę jak kości ludzkiej dłoni, z tymi takimi kostkami, jak one się nazywają? Taki kłykcie? To jest kłyk, Tak. tak? Kłykcie? I kawałek gnijącego mięsa. No więc te szczątki zostają wysłane do patologa, do pana Davida Bowena, który potwierdza, że tak, to są faktycznie ludzkie szczątki. I co więcej, ten kawałek ciała, który znaleziono, to był kawałek szyi z bardzo widocznymi znakami duszenia. W zasadzie nie duszenia, to się chyba nazywa, zadzierzgnięcie to się nazywa, Tak, czyli tak? takie bardzo Za mocne. pomocą pętli, tak? Nie Tak. rąk, nie uduszenie, mamy uduszenie, zakrztuszenie, zadzierzgnięcie, tam jest kilka tych takich uduszeń, I chyba które... zadzierzgnięcie jest w ogóle do takiego stopnia, że nawet możliwe jest znalezienie śladów na kości. To jest coś ciekawe. Ale to już przy jakichś takich ekstremalnych tam, tej, nie wiem, szarpaninie czy zacisku, ale że to nie jest nawet kwestia samego. Odcięcia, dopływu tam krwi przez przyłożenie tam sił na ręki, tylko to już jest tak, że to się wyrzyna w mięso wręcz. Tak. I taka ciekawostka, skąd oni wiedzieli od razu, że to jest szyja? Podobno można to poznać po włoskach, bo każda część ciała ma inne włoski. I taki patolog od razu wie, z której to były części. I to było mega przypadek, że akurat ta część tego ciała, on tam naprawdę mnóstwo tego spuścił, że to akurat ta część ciała się zachowała i akurat, że były na niej tak widoczne znaki duszenia. Ale co Nielsen zrobił z tą resztą, którą wyjął? Jak myślisz, co zrobił? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wyrzucił za płot, żeby zwierzęta zjadły. Ale on to często robił z Tak. tymi pierwszymi ofiarami, i to też było dla mnie zaskakujące, jak czytałem właśnie o takich zbrodniach, że po prostu Ale wywalał. zdradzasz sekrety, nie zdradzasz jeszcze na razie sekretu. Dojdziemy do No tego. dobra, dojdziemy. Ale jednak to, co się działo w tej Anglii w tamtym czasie i o czym będziesz jeszcze mówić, ale no to jest jakaś właśnie paranoja. Szczególnie, że szczególnie, że to nie było takie oczywiste, żeby to wzbudziło czyjekolwiek podejrzenia, bo nie wzbudzało. Jak tylko się okazuje, że są to szczątki ludzkie, na miejsce zostaje wezwana oczywiście policja. Przyjeżdża pan detektyw Peter Jay i
z dwoma kolegami. Jeden to jest Makasker, jakiś się jakoś tak się nazywał, nie pamiętam jak oni się nazywali. I no i co? No i czekają na Nielsena, ponieważ oni postanowili to zrobić wszystko na spokojnie, tak? I czekali na niego ze tam chyba 2 godziny. Był w pracy. On był w pracy, tak, bo Nielsen był takim dosyć ogarniętym człowiekiem. On tej pracy dobrze sobie radził. Mm-hmm. Czasami tam brał wolny, jeśli musiał poćwiartować zwłoki, ale potem odrabiał ten dzień, tą nieobecność. Więc on tam sobie radził całkiem nieźle. Tak, czytałem, że takie różne przymiotniki tam do tego były dorzucane, że był bardzo i tam schludny i przykładał się do pracy i był taki zorganizowany i dopinał do końca i perfekcjonistyczny troszeczkę, czy tak wiele. No, bo trzeba kontroli. No, ale tak, że radził sobie. Radził sobie. Nie, na przykład tutaj porównując do Damera, no nie przychodził pijany do pracy, nie zdarzały mu się jakieś takie... Chociaż też dużo bardzo pił, ale faktycznie on się jakoś tak zachowywał. I tak, i z ciekawostek tego dnia, znaczy Nielsen już przypuszczał, co się stanie, bo tego dnia nawet tak sobie zażartował ze swoim szefem, powiedział, że jeśli jutro nie przyjdę do pracy, to jestem albo chory, albo martwy, albo w więzieniu. Mhm. Na co szef powiedział, ha, 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 Denis, dobry żart. No ale Denis wraca z pracy. I on lubił sobie żartować w ogóle w takie różne dziwne sposoby. Ma takie powiedzonka wręcz swoje, które przeszły gdzieś tam, może nie do popkultury, ale są zanotowane i właśnie nawet odnośnie swoich własnych zbrodni, ale to o tym też pewnie powiem potem. Pewnie tak. Więc Denis wraca do domu. Spotyka policjantów, którzy na niego czekają. No i dzień dobry, policjant się pytał. Dzień dobry, pan Nielsen, tak, to ja. My tu przyszliśmy w sprawie pana Rur. Na co Nielsen uśmiechnął się delikatnie i mówi, a od kiedy to policja zajmuje się zapchanymi rurami? Na co policjant, pan detektyw Jay mówi, zaprowadzi mnie pan do mieszkania, to wszystko panu opowiem. No i idą na górę do mieszkania do Nielsena. No i policjanci od razu poczuli, co tam się święci, tak? Bo zapach zwłok, podobno, ja nigdy nie wąchałam, ale podobno no nie da się go pomylić z niczym. Więc i tu też porównując do Damera, nie? Że właśnie czy mówisz, że ten dom Damera tak śmierdział tymi zwłokami, co jest nieprawdą, bo tam były chemikalia, główny zapach wyczuwałem to były chemikalia, gdyby to był zapach zwłok, to pewnie wcześniej by to jakoś może nawet został złapany. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Nielsena, to faktycznie, no po prostu, tu żadnych chemikaliów nie było, to były po prostu zwłoki gnijące. Tak, on miał otwarte okno, było tam zimno. Nawet sąsiadka się skarżyła i ona się skarżyła Nielsenowi. Mówi, panie, coś tutaj strasznie śmierdzi w tym naszym budynku. A Nielsen powiedział, to pleśni, chyba to ściany tak gniła. Ta kobieta mówi, panie, ja wiem, jak śmierdzi pleśń i to zapewniam pana, że nie jest pleśń. Mm. Więc też próbował się tłumaczyć. No i policjanci weszli do jego mieszkania i powiedzieli mu, że no, znaleźliśmy w waszych tutaj rurach, w tym domu ludzkie ciało, tak? ludzkie szczątki. Na co Nielsen powiedział, ojejku, to okropne. I wtedy pan detektyw Jay powiedział, nie tnij w chuja Nielsen, gdzie są zwłoki? A Nielsen powiedział, w ogóle bardzo spokojny, nawet nie powiedział, no dobrze, zwłoki są w szafie w torbach i chyba pod wanną. Tak. I to jest właśnie też ciekawe, że no, z jednej strony tracił już wszystko, został złapany, więc nie ma może czym się kryć, ale ten taki w jakiś sposób już legendarny spokój i gotowość do tego, okej, no to już powiem wam wszystko to, jak się stało i nic nie ukrywam, nie szarpię się, że nawet w jakiś sposób zachował chłodniejszą krew od Damera, bo te porównanie do Damera będziemy robili tutaj cały czas, bo Damer jednak się szarpał, wyrywał, mówił, że powinniście mnie zabić za to, co zrobiłem, okej, potem w areszcie też od razu tam wyśpiewał całą historię, ale jednak no, był ten opór. Tutaj żadnego oporu nie było. Powrócił z pracy, zgasił papierosa i się przyznał po prostu. Tak, i on chyba nawet wiedział, bo miał na kolanach psa. Jak oni go aresztowali, to tego psa jakoś tam zgonił. I jeszcze policjanci się pytają, czy są tu jeszcze jakieś ciała? A Nielsen w swoim mitomańskim stylu odpowiedział, to długa historia, opowiem wam wszystko. Chcę to w końcu z siebie zrzucić, ale nie tutaj, na komisariacie. No więc aresztowali go.
i zabrali na komisariat. No i w samochodzie coś tknęło jednego z tych policjantów, bo te torby ze zwłokami były dosyć spore. I policjant się pyta, czy my tutaj mówimy o jednych zwłokach, czy o dwóch? A Nielsen mówi, o 15 albo 16 od 78 roku. Co było, może nie ilość do końca, ale faktycznie pierwsze morderstwo było w 78, Było. więc tu się przyzna, Ale faktycznie. wróćmy teraz do początku i zobaczmy, jak to się wszystko zaczęło. Dennis Nielsen rodzi się 23 listopada 1945 roku we Fraserboro, w północno-wschodniej Szkocji, w społeczności rybackiej, jako środkowe dziecko. Ma starszego brata Olafa Juniora i młodszą siostrę Sylwię. Jego matka, Betty White, to jest miejscowa dziewczyna. Nie ta słynna aktorka Betty White, nie Nie. mylić. Od pokoleń jej rodzina mieszka w tej wiosce. Natomiast ojciec, Olaf Senior Nielsen, to nie było jego prawdziwe nazwisko i nie wiem, dlaczego on je zmienił na Nielsen akurat. Nie mam pojęcia. Nigdzie nie znalazłam takiej Nielsen. informacji. Nie, może Nielsen jest jakieś miejscowe. To tam pan, ja czytałem, że ten ojciec przemigrował, no bo to są czasy już do końca wojny, co prawda, no ale on tam pewnie wcześniej się przetransportował z Norwegii do Anglii i w jakiś sposób może chciał się tak z tą ludnością okoliczną zintegrować. Może tego zmienił nazwisko. Na norweskie nazwisko? A Nielsen jest Oczywiście, norweski, że tak? tak. No. A, no to patrz. To już nie znam odpowiedzi. I też nie przeemigrował, Łatwiej tylko. pisać. No tak, bo to jego stare nazwisko było jakieś dziwne trochę. I on przyjechał tam w 1940 roku z wojskiem norweskim. I jakoś tak się zakręcił, że tak się mu tam spodobało, Betty może mu się spodobała, no i został. No tak mu się spodobało, że on tam dosłownie w te kilka lat trójkę dzieci spłodził, tak? To w No. 5 lat czy jakoś tak. No jakoś tak, tak. W 42 roku biorą ślub i to też jest ciekawe, bo potem Betty bardzo często powtarzała Denisowi, że to była pomyłka, niepotrzebnie się w to wpakowałam, co ja w ogóle zrobiłam, więc to też już taka. To było też podobnie jak u Damera. Damer też mówił, że on nigdy nie chce wychodzić, on nie chce się żenić, bo on nie chce być w żadnym małżeństwie, bo to jest w ogóle dno. Więc tutaj też mamy coś takiego podobnego. No, Zresztą. to znaczy tutaj tak jeszcze kojarzę, że faktycznie ten ojciec no, do specjalnych nie należał. Nie ma to jakoś dużo informacji, bo gdzieś ten ojciec znika po prostu z obrazka dość szybko, ale no, go praktycznie chyba nie było nigdy w domu, więc ona musiała sama wychowywać te dzieci. Mieszkali u jej rodziców, więc w ogóle też ten Olaf nie dbał o to, żeby, nie wiem, kupić dom, zbudować, czy tam się gdzieś założyć własne gniazdo, więc no faktycznie było na co narzekać. Więc po pierwsze, Olaf był alkoholikiem, to raz, a dwa, że o rodzinę zupełnie nie dbał, on raczej zajmował się swoją pracą, a ponieważ był żołnierzem, no to bardzo często gdzieś jeździł. Nie, generalnie nie było go. Nielsen mówi, że Dennis Nielsen mówi, że on w zasadzie ojca to nie miał i że praktycznie go nie znał. Więc tak to wyglądało. Więc to dzieciństwo jego też było takie. No, było za specjalne, tym bardziej, że relacja Nielsena z matką też była taka dosyć, no, chłodna to za mało powiedziane. Matka Nielsena Zimna. była bardzo zimna, znaczy była wobec niego zimna, bo dla reszty dzieci nie. Co ciekawe, matka Nielsena powiedziała, że Denis był dla niej odpychający i że nigdy nie mogła się zmusić, żeby go przytulić. Więc tu coś była jakaś taka dziwna sytuacja. Dziwna, szczególnie, że Denis z podań różnych, które są, był dzieciakiem całkiem takim sympatycznym. Póki żył jego dziadek, o czym zaraz pewnie powiesz, ale że i się bawił, był otwarty i jakby uczestniczył w życiu rodziny, więc ciężko też stwierdzić, o co chodziło akurat z nim, że do niego miało największy dystans, bo nie Tak. był ani najmłodszy, ani najstarszy.
No, ciężko stwierdzić, no, ale coś tam takiego było gdzieś Ona niedaleko. potem powiedziała, że jak przyszły te młodsze dzieci, bo wytknęli jej to, że właśnie nim się nie zajmowała i tak dalej, ona powiedziała, no to chyba jest oczywiste, że jak przychodzą młodsze dzieci, no to się zajmujemy młodszymi dziećmi, prawda? Więc tak to Tylko, że właśnie wyglądało. Olaf był starszy, a też jakoś więcej tej bliskości od niej zaznał niż... Albo nie potrzebował, więc nie, jakby na to nie narzekał, Okej, tak? Więc może tak. tutaj nie wiemy, bo to jest... Denis tak opowiada. A co A tam jest było? mitomanem też, A to tak. Denis jest totalnym mitomanem, więc tak. Jedyna taka bliska relacja, jaką Nielsen ma z jakimkolwiek człowiekiem, to jest relacja z jego dziadkiem, z Andrew. I to też była tak, się mówi, że to była jedyna... No, Co? ten dziadek już A, to ten mówi, dziad. tak. Że to była jedyna taka dotykowa jakby relacja, że to był jedyny człowiek, który go dotykał. Więc to było trochę takie, trochę dziwne. Zabierał go na jakieś strasznie długie spacery. Tak, oni chodzili na spacery po plaży, ogniska razem palili, do portu go zabierał Andrew, tam opowiadał mu te swoje historie z morza, bo Andrew był rybakiem i też często był na morzu, więc też no, dosyć rzadko bywał w domu. Ale to była jedna taka najbliższa osoba. Denis o nim powiedział, że on był moim bohaterem i obrońcą. Ale również powiedział o nim, że był pedofilem. Więc to... A to co się, bo ja akurat to się do tego w to nie wczytałem. Czy to on tylko o tym wspomniał, czy to jest tak, On że pisał o tym. pisał, oskarżył, że dziadek jemu robił jakąś tam krzywdę, Za jego życia nic się nie skarżył. On prawdopodobnie potem, kiedy, nie wiem, może jakoś chciał zwalić winę za to, jaki on był, i trochę na matkę, i trochę na tego dziadka, jeszcze potem, co się potem z tym dziadkiem wydarzyło, więc może coś próbował ten swój taki mit tego nieszczęśliwego dziecka, które zostało skrzywdzone i dlatego Może zostało. zostało, znaczy nie można negować, bo może został, ale też trzeba podkreślić, że no za wiele wspomnień pewnie z tym dziadkiem nie ma, no bo dziadek zmarł, kiedy miał 6 lat. Tak, dziadek umiera w 1951 roku na morzu, na atak serca. Dziadek ma wtedy tylko 62 lata. No i to, co się teraz zdarza, to jest, Denis mówi, że to jest, mówił, że to jest takie najżywsze wspomnienie z dzieciństwa i też takie chyba, no chyba najważniejsze, bo to się przywołuje jako to, co to stworzyło, po pierwsze, no nie wiem, jako powód tego, że Denis został nekrofilem przede wszystkim, ale o co chodzi? Pewnego dnia mały Denis wraca do domu. Matka zapłakana, Denis nie wie, co się dzieje. No i matka pyta, czy chcesz zobaczyć dziadka? No więc Denis trochę się zdziwił, bo zawsze jak wracał dziadek, bo po pierwsze nie wiedział, że dziadek ma wrócić, bo dziadek był na morzu, więc się trochę zdziwił, że dziadek jest w domu. Po drugie, trochę dziwna sprawa, bo zawsze jak dziadek przyjeżdżał, to była raczej wesoła sytuacja i wszyscy się cieszyli, a tu nagle matka we łzach, no ale Denis mówi, no pewnie, tak, chcę zobaczyć dziadka. No i co się dzieje? Matka zabiera Denisa do kuchni, gdzie w trumnie, albo w jakimś tam, się mówi, w trumnie, albo w jakimś pudełku, chyba w trumnie, leży dziadek, martwy, jest blady, sine usta, no a Denis wtedy jeszcze nie wiedział w ogóle, czym jest śmierć, nie znał tej koncepcji śmierci, no i... Matka nie powiedziała mu, że dziadek nie żyje. Co mu powiedziała? Dziadek śpi. No więc Denis się trochę zdziwił i zaczął tam dopytywać. No i w końcu matka mu powiedziała, że dziadek odszedł do lepszego miejsca. No i mały Denis trochę znowu nie wie, o co chodzi i zaczął nawet pytać, to dlaczego nie zabrał mnie ze sobą do tego lepszego miejsca? Przecież zawsze mnie wszędzie ze sobą zabierał. No i wtedy do akcji wkracza Olaf Junior, brat Denisa, który wszystko mu dokładnie objaśnił, na czym polega śmierć, ze szczegółami. I właśnie ten moment, kiedy on zdał sobie sprawę z tego, że dziadek faktycznie nie żyje, wskazuje się jako tą chwilę, kiedy idea miłości połączyła się z ideą śmierci nierozerwalnie w jego umyśle i stąd potem te jego wszystkie zaburzenia. Można Pytanie, czy powiedzieć. stąd, ale tak, znaczy, bo to też jest takie spójne dla takiego mitu, który on sobie gdzieś tam wstecz stworzył. No tak. Wstecz nam bardzo łatwo jest wybrać te kroki prowadzące do jakiegoś tam początku. Gorzej przewidzieć, gdzie zaprowadzą nas nasze jakieś doświadczenia. Może to było to, ale to sklejenie tego, nie wiem, Erosa z Thanatosem, można powiedzieć, jest podobne też u Damera. Tam też był ten wątek u niego później. Gdzie ta fascynacja śmiercią, chłopięca fascynacja tymi zwierzętami wypchanymi, tymi kostkami, jakimiś, gdzie są wnętrzności i tak dalej,
połączyła się później z bardzo głęboko skrywaną, a wybijającą się seksualnością, z jego homoseksualizmem, którego nie mógł nigdzie o nim mówić, więc jedyne co to mógł sobie fantazjować, tak samo jak mógł sobie tylko fantazjować o śmierci, i doszło do tego właśnie sklejenia, które mogło być potencjalnie ekstremalnie, no właśnie takie przerażające, szkodliwe i zamienić się w to, co się zamieniło. I tutaj, no, na dużo wcześniejszym etapie rozwojowym, ale trochę też, nie? Że ten dziadek, miłość do dziadka, to dziadek nie żyje, ale w lepszym miejscu i to takie. Generalnie nie róbcie dzieciom wody z mózgu. Tak. To też jest właśnie ciekawe, że im dalej, taki jakby powrót do korzeni, mam wrażenie, że to jest takie, że kiedyś ta śmierć, i nawet nie takie bardzo kiedyś, bo nawet do dziś można znaleźć różne tradycje, które są wciąż żywe na przykład na wsiach, czy w jakichś takich mniejszych społecznościach, gdzie ta śmierć jest bliżej, są tam rytuały jakichś pustych nocy, gdzie to ciało jest w domu i się do niego śpiewa i tak dalej. Czyli jednak ta bliskość śmierci nie jest czymś takim zupełnie archaicznym czy też dziwacznym, ale na jakimś etapie zaczęliśmy tą śmierć od siebie odsuwać i tak tam instytucjonalizować, że to ciało to gdzieś tam w szpitalu się nie widzi, albo że właśnie tam babcia poleciała na wakacje do Boga i jakieś różne historie. I coraz częściej teraz znowu taki jest powrót właśnie do tego, żeby nie trzeba, to nie jest żadna ochrona przed złem, o śmierci powinno się mówić, może też nie przesadnie ją epatować, czy ją romantyzować, ale mówić, no to jest normalna rzecz, rodzimy się, umieramy i ta śmierć nas wszędzie otacza, otacza nas, kiedy, kurczę, nawet drzewo ścinamy, powiedzmy, to też jest jakaś forma śmierci, tego, co jest żywe i wprowadzenie do takiej narracji codziennej, powiedzmy, że może być nawet o tyle zdrowe, że nie stworzy niezdrowego tabu, na którym wyrośnie później jakieś, no, choroba, powiedzmy, czy jakieś zaburzenie. Ja myślę o śmierci codziennie na przykład. W zasadzie bezustannie. Nie wiem, czy to dobrze. Dla mnie to chyba dobrze, bo Memento mori. tak. Bardzo to jest takie wyzwalające. No tak, no może nie pozwala na to, żeby ten pęcherz jakoś przesadnie urósł, ale z drugiej strony, żeby to też się nie przerodziło fascynacją śmiercią. O nie. Po śmierci dziadka, generalnie Nielsen bardzo ciężko to przeżywa. To jest największa tragedia w jego życiu, w ogóle, w całym jego życiu. No, nie ma za bardzo obecnego w swoim życiu ojca, nie ma, traci najbliższy kontakt z taką męską, powiedzmy, figurą, ma matkę, która brzydzi się do niego przytulać, no można to zrozumieć trochę. Tak, i staje się jeszcze większym samotnikiem niż był, bo on był takim trochę dzieckiem, trzymał się trochę na uboczu, on nie był takim super towarzyskim dzieckiem. Nie był takim mega nietowarzyskim jak Damer na przykład, ale też on wolał właśnie z tym dziadkiem raczej się trzymać. No więc staje się jeszcze bardziej, chodzi sam na takie długie spacery, chodzi nad to morze i nawet wtedy się zaczynały jego takie dziwne trochę akcje, że on udaje często, że się topi, wchodzi do tego morza i udaje, że się topi. Wydaje mu się, że w ten sposób będzie bliżej z dziadkiem, który nie żyje. I w 54 albo w 55 roku faktycznie prawie się topi i jakiś chłopiec go starszy od niego ratuje i wtedy też on zaczyna mieć takie fantazje właśnie o tym chłopcu na początku i tak dalej. Ale on jest jeszcze dzieckiem, więc Tak, jakieś tutaj 10 lat ma, tak. tak. I w domu też się czuje bardzo samotny. Jego matka w ogóle się nim nie zajmuje. I w końcu jego matka też wychodzi ponownie za mąż, bo z Olafem rozwodzą się. Jego matka wychodzi za jakiegoś, nie pamiętam, był jakimś robotnikiem Tak. chyba, Tak. No też ale pamiętam taki tyle, że dosyć robotnik. przyzwoity podobno. Tak, przyzwoity, surowy. Denis na początku mówił, że go bardzo nie lubił, ale z czasem zaczął go szanować. No i całkiem płodny ten ojczym nowy. Tak, mieli czwórkę dzieci I to jeszcze. w jakieś 4 lata, Tak, jakoś jakoś ona tak. podobno non-stop była w ciąży, matkę Nielsena, więc siedmioro dzieci. I Nielsen mówi, że wtedy zaczął sobie tak bardziej się zanurzać w świat fantazji. I to jest dosyć istotne, bo tak jak on o tym opowiada, to on mówi, że on sobie stworzył, że on czuł bardzo dużą pustkę po śmierci dziadka i generalnie no, czuł się samotny i odczuwał pustkę. I tą pustkę starał się zapełnić fantazją, swoimi wyobrażeniami i te wyobrażenie było dziwne, bo on właśnie fantazjował o zwłokach, o jakichś
jakichś takich, no generalnie ta jego fantazja była związana ze śmiercią. To było główny temat jego wszystkich fantazji. I co on mówi? On mówi, że czasem ta fantazja mieszała mu się z rzeczywistością, że wspomnienia mu się mieszały ze snami, i to jest dosyć istotne później przy różnych diagnozach. Oczywiście to jest historia Nielsena, tak? Więc za bardzo nie możemy tutaj wierzyć, bo on sobie po prostu mógł taki właśnie mit takiego trochę jakiegoś psychicznie może niezrównoważonego. Tak, czy dziabniętego jakąś tam mroczną historią. No to jest tak, że ja nie wiem, pamiętam, że to było w tym serialu o Nilsenie. Nie wiem, czy to jest konkretnie faktycznie jego prawdziwa wypowiedź, ale tak to wybrzmiewa, że kiedy był aresztowany, czy tam podczas przesłuchania pada pytanie, że Denis, dlaczego to zrobiłeś? I on mówi, że no mam nadzieję, że wy mi powiecie. Tak, to było tak. Tak, więc pytanie brzmi, czy on faktycznie, może on musiał stworzyć sobie scenariusz, czy przyczynę, co to wszystko zapoczątkowało, bo jakichś bardzo konkretnych, takich chociażby jak u Jeffrey'a się doszukiwaliśmy bardzo konkretnych, różnych przyczyn, zalążków tego, co mogło tą psychopatologię u niego rozwinąć, u Insena jest tego zdecydowanie mniej. I wszystko jest takie bardzo nieoczywiste. I teraz też jeszcze ważne jest, że Nielsen powiedział, że on patrzył na swoje życie jak na film. I to jest super ważne, jak potem będziemy się zastanawiać, dlaczego tak łatwo przychodziło mu zabijanie. W tym coś może być. Jeżeli to faktycznie się u niego rozwijało już od dziecka, to może być gdzieś tutaj jakiś zalążek czegoś takiego. Jeszcze rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest taka też, dopiero mi teraz to przyszło do głowy, nie ukrywam, ale patrząc na daty, że trochę, dobra, że generalnie mamy no to już mamy 50 któryś, ale urodził się w 45, on się urodził jak się wojna kończyła i ta histeria wojenna w Europie panująca, no była na tyle ciężka, że mamy bardzo wiele przesłanek na temat tego, jak ekstremalnie to wręcz traumatyzowało całe pokolenia, zarówno te wojenne, jak i te postwojenne. I życie w takiej narracji, gdzie dosłownie w Europie, na tym drugim lądzie, dochodzi do jakichś ludobójstw na masową skalę, gdzie na innym kontynencie spadają bomby atomowe i ta śmierć jest jakimś ekstremalnie takim duchem, który w tych czasach gdzieś tam pulsuje, może spowodować, że w ogóle wykrzywia nasze myślenie, myślenie nasze też zresztą dzisiaj swoją drogą, ale myślenie ludzi, którzy byli tego najbliżej, jeżeli chodzi w ogóle o pojmowanie takich rzeczy, czym jest śmierć, czym jest brutalność, czym jest odpowiedzialność, czym jest człowiek zabijający człowieka, no bo wtedy no, praktycznie każdy gdzieś tej z pierwszej czy w drugiej ręce doświadczał tej śmierci. Więc tak się zastanawiam, że zwykle jest tak, że ta psychopatologia ujawnia się u osób, które są po prostu na to bardziej podatne, jakoś bardziej wrażliwe. Może Nielsen po prostu był taką osobą, przez którą to się przebiło jakoś na powierzchnię. To taka hipoteza Że wojenna. tak. No i Nielsen miał dosyć tego całego życia swojego i tego życia w domu przepełnionym dziećmi. I biedą też, I chyba na bie... to narzekał trochę. Tak, i on postanawia w wieku 15 lat, postanawia, że wstąpi do wojska. Co Trochę było wtedy było możliwe. wtedy możliwe. Tak, tym bardziej, no rodzice trochę się tam nie zgadzają, zwłaszcza jego matka, ale nie mają mu nic innego do zaproponowania, ponieważ nie mają pieniędzy, żeby go wysłać na studia. No więc się zgadzają na to, tym bardziej, że Nielsen mówi, że on chce zostać kucharzem. Więc matka trochę jest uspokojona, że nie będzie walczył, tylko będzie gotował zupę. No i Nielsen w wieku 15 lat faktycznie wstępuje do tego wojska i szkoli się na kucharza. Przez chyba 3 następne lata, przez pierwsze 3 lata jest na jakimś szkoleniu i nie wiem dokładnie, jak wyglądał ten wojskowy system, ale tam było kilka różnych szkoleń i tych różnych etapów, egzaminy też zdawał jakieś takie, to było takie dziwne, natomiast on bardzo dobrze sobie radzi w tym wojsku. Tak, i te nawet od samego początku, te pierwsze szkolenia, on jakoś tam został zauważony, że on bardzo się przyłożył do tego, przykładał do tego, co robił. I wychodził, wręcz było to bardzo. No jakby trafił na swój grunt i gdzie mógł eksplorować swój własny potencjał.
I on potem powiedział, że te 3 pierwsze lata w wojsku to były 3 najlepsze lata w jego życiu. W 1964 roku zostaje przydzielony do batalionu, który służy w Niemczech Zachodnich. Pamiętamy, że kto również służył w Niemczech Zachodnich? Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, oczywiście, że tak. Bo jeszcze bardzo ważne, nie powiedziałam o tym, że w czasie dorastania Dennis odkrywa, że jest gejem. I to jest akurat super ważne, bo teraz w wojsku on ukrywa to, właściwie przed wszystkimi. On jako kucharz, nie wiem dlaczego, ale on miał własny pokój tam w tym wojsku i też nie kąpał się z chłopakami na wszelki wypadek. Tak. Sam twierdził, że po prostu obawiał się erekcji, której Tak. mógłby dostać i przy innych mężczyznach i posiadanie, nie wiem, czy własnej łazienki, czy używanie łazienki, kiedy inni z niej korzystali, pozwalała mu nie tylko uniknąć takiej konfrontacji, ale też oddawać się czynności, której bardzo lubił się oddawać, czyli masturbacji. Tak. I też wtedy Nielsen zaczyna dużo pić. Nie wiem, co to znaczy dużo, bo nigdy jakby nie padło słowo alkoholik, ale on podobno bardzo dużo pił i upijał się czasem do nieprzytomności. Nie, ale też mówił, że nie on jeden. Mówi, że oni kucharze w wojsku w ogóle dużo pili, że byli, nawet pada gdzieś takie hasło, że byli jakby sumienni, czy tam tacy ciężko pracujący, dużo pijący. O, to bardzo ładnie. I ma miejsce wtedy taka dziwna sytuacja, że Nielsen upija się z Niemcami i upija się do nieprzytomności. I budzi się rano w jakimś obcym miejscu, w jakimś obcym mieszkaniu. Na podłodze chyba w ogóle. Tak, i tam się podobno nic nie wydarzyło, nic mu nikt nie zrobił, ale wtedy zaczynają się pojawiać w jego głowie takie dziwne, takie niebezpieczne już bardzo fantazje. Właśnie on fantazjuje o biernym partnerze, bo on nie lubił, on tak samo jak Dahmer, nie lubił, jak ktoś mu się rusza w ogóle. To psuło całą atmosferę, jak jakiś człowiek się ruszał. I najpierw ten bierny partner był nieprzytomny, a potem w jego fantazjach zaczął się pojawiać martwy partner. I tam podobno był jakiś, on mówi, że fantazjował o jakimś specyficznym żołnierzu, nie wiem dokładnie o co chodzi, że o martwym żołnierzu. Tak? I było coś takiego. I Nielsen zaczyna szukać pijanych kolegów, żeby ich trochę pomacać, i również zaczyna sam udawać po pijaku nieprzytomnego w nadziei, że ktoś obmaca jego. Natomiast to nigdy Nie doszło do nie doszło skutku. niestety do skutku dla niego. Ale to też jakby właśnie znaczy tak, to jest etap eksploracji swojej seksualności, więc to nie ma co wyciągnąć może jakoś zbyt daleko idących wniosków, ale to już odróżnia od Dahmera tym, że w nekrofilii, czy takich nekrofilnych zachowaniach chodzi o absolutne przejęcie kontroli. No i to będziemy zresztą wiedzieli później, co tam będzie się działo. Ale właśnie tutaj też dochodzi ten fragment, że on też w tej roli występuje, że on też chce, że może to on będzie skontrolowany przez kogoś innego, co już go odróżnia od Dahmera i takiego sposobu myślenia. A co więcej, co może to, no nie wiem, czy teraz to powiesz, czy nie, ale że on nawet siebie potrafił w podwójnej roli postrzegać, jako tego, kto patrzy, ale też tego, kto jest tymi zwłokami nieruchomymi, tam z tymi lustrami, które sobie montował. Więc, no właśnie, takie dziwne, ale może poszukiwanie, no bardzo, bo bardzo ciężko. Nie ma takiego kulturowego jakby odpowiednika, gdzie on mógłby szukać, sobie poczytać na tamte czasy pewnie na ten temat, czy z kimś porozmawiać, że właśnie jaki to jest rodzaj fascynacji seksualnej, gdzie go fascynują właśnie zwłoki, śmierć, kontrola, oddawanie kontroli, więc może to być po prostu to poszukiwanie. I koledzy z wojska mówią o nim, że jest dziwny. Ale dlaczego jest dziwny? Ponieważ dużo czyta i słucha muzyki klasycznej. Ale jest też lubiany. Nikt sobie z niego tam nie robi żartów. Jest popularny, prawdopodobnie dlatego, że był kucharzem i podobno naprawdę super gotował. Że wszystkim smakowało. Więc tak. I to jest też czas, kiedy Nielsen odkrywa swoją pasję, którą jest fotografia. Jak wielu seryjnych morderców, lubił sobie pofotografować. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że na zdjęciach mógł unieruchomić obiekt, to raz. Dwa, że mógł zatrzymać ten obiekt dla siebie. Tak? To są te dwie rzeczy, których potem będzie szukał w zwłokach. Tak? Że po pierwsze, że są nieruchome, a po drugie, że mogą należeć do niego. Więc tutaj fotografia zaczęła spełniać taką
taką rolę i Nielsen miał takie zabawy z kolegami, które on oczywiście inicjował. Kazał kolegom udawać zmarłych i robił im zdjęcia. Więc to było też takie trochę już dziwne. I koledzy uważali, że to było trochę dziwne, ale ponieważ było tam nudno w tych barakach, to się zgadzali. Tak, podobno w barakach w ogóle potrafi być nudno i do różnych dziwacznych scen tam potrafi dochodzić. Po 2 latach Nielsen zdaje jakiś oficjalny egzamin wojskowy i zostaje jako kucharz w armii wysłany do Norwegii, a potem na Bliski Wschód. I tam na tym Bliskim Wschodzie podobno ma jakieś relacje seksualne z jakimś Arabem. Tak on sam twierdzi. Może tak było, a może nie. I zaczyna pić jeszcze więcej. I tam ma miejsce taka sytuacja, dosyć też ważna, natomiast nie wiadomo, czy to ona się faktycznie wydarzyła, bo to jest oczywiście historia Nielsena, nikt inny, jakby nie ma innych, tylko on o tym opowiadał. I historia jest taka, że Nielsen wsiada sobie do taksówki, zostaje uderzony w głowę przez arabskiego taksówkarza i wrzucony do bagażnika. I gdy ma zostać wyjęty z tego bagażnika, ciągle udaje nieprzytomnego. I teraz sytuacja się odwraca, gdy ten Arab wyjmuje go z tego bagażnika, chyba to jest jakaś dziwna sytuacja w ogóle, nie wiem, o co tam chodziło. Że To chyba klucz do opon znalazł i tym on. kluczem. No właśnie, no to. Aha, no tak, bo on leży w bagażniku. On znalazł coś takiego, jakiś coś. To nie był klucz do opon. To było. Nie pamiętam, coś do lewarka. A no to masz rację, może i tak. I wtedy sytuacja się odwraca i on bije do nieprzytomności tego kierowcę, wrzuca go do bagażnika jego własnego samochodu, po czym ucieka. I to taka historia. I to Nielsen przywołuje jako takie znowu spotkanie jakby ze śmiercią. Co, no wiadomo, zawsze spotkanie ze śmiercią jest dosyć istotnym wydarzeniem w Znaczy życiu tak, jeżeli człowieka. w ogóle to miało miejsce, załóżmy, że miało, że bo tam część tych informacji niecena się potwierdza, to faktycznie no, jest to wydarzenie traumatyczne, kiedy ktoś, wiesz, w obcym kraju, też to warto wspomnieć, że tam była jakaś, ja nie wiem konkretnie, która to była wojna, bitwa, czy cokolwiek, no bitwa nie, ale jaka to była sytuacja polityczna. Ale że jednak na tym Bliskim Wschodzie tam ci żołnierze ginęli, że tam faktycznie się dosyć ostro działo, były strzelaniny, jacyś ludzie, których Nielsen z wojska znał, tam ponieśli śmierć i no i taka napięta sytuacja już w ogóle powoduje, że człowiek jest w jakimś napięciu, stałym zagrożeniu życia i jeżeli go jakiś gościu tam zdzielił w łeb, schował do bagażnika i on musiał no w sumie bronić się, żeby nie umrzeć, to mogło to ekstremalnie wręcz wpłynąć na z jednej strony i jakieś tam zaburzenia potraumatyczne, jakieś tam lęki i tym podobne, ale z drugiej strony też może na jakieś poczucie mocy, nie? Że on, wiesz, Z wygrał, tym nieśmiertelnym. zwyciężył, jestem śmiertelny, zatłukłem tam prawie, że na śmierć jakiegoś gościa, że to mogło tak. To wojsko na pewno było taką przygodą, która go bardzo skonfrontowała z jego i fascynacjami, i jego jakimś tam właśnie, nie wiem, męskością, tak to nazwijmy, i tak dalej. Tak, i mówi się, że on tam się napatrzył na tę śmierć i też się do niej przyzwyczaił, że to też może mieć duże znaczenie. Dlatego jak potem on traktował te swoje zabójstwa, morderstwa, bo on powiedział, że on wie co zrobił, wie, że to było złe, ale nie rozumie, dlaczego robi się tyle, on nawet powiedział, dlaczego się robi tyle hałasu, dlaczego to jest tak istotne. To więc to było takie tutaj dziwne. On był taki trochę filozof też. Ojku, tak. Później Nielsen trafia również z wojskiem. On tak sobie potem podróżuje po świecie z tym wojskiem. Wielka Brytania, Cypr, znowu Berlin Zachodni. I tutaj w Berlinie Zachodnim Nielsen ma pierwsze doświadczenia seksualne z kobietą, z prostytutką, czym potem bardzo się chwali na prawo i lewo wszystkim kolegom. Jest bardzo z tego dumny, natomiast później już przyzna, że to było doświadczenie przereklamowane, że w ogóle seks z kobietami jest przereklamowany, nudny i dołujący. Dołujący, I dołujący. tak. Jeszcze o Nielsenie, wydaje mi się, że w tym okresie właśnie wokół wojskowym warto wspomnieć, że no to tam
też jakoś chyba z wiekiem, on ten ma ledwo co 20 lat, jakoś tak około jest takiego wieku, no, tego piku dojrzewania, więc też jakieś pewnie potrzeb seksualnych i odkrywania siebie jako mężczyzny i takiej konfrontacji z tym dużym, prawdziwym życiem. I, no i, i właśnie jest ta prostytutka, o której była tutaj mowa, i też możliwe te kontakty seksualne z jakimś Arabem. On bardzo mocno, i też opatrzenie się ze śmiercią, czyli de facto też tym komponentą seksualną dla niego. I, ale tam był taki jakiś wątek, że on podczas pobytu w wojsku, eksplorując te swoje fascynacje śmiercią, potrafił zrobić coś takiego, że kładł się na łóżku i właśnie wieszał jakieś lustro, jedno, dwa czy trzy lustra, w taki sposób, żeby widzieć samego siebie, i zaczęło się od tego, że po prostu masturbował się patrząc na siebie, ale w końcu doprowadził to do jakiejś takiej perfekcji, że właśnie za pomocą tych luster, nie wiem dokładnie jakby to miało wyglądać, nie widział swojej głowy i widział swoje ciało w takiej pozycji, jakby po prostu to były zwłoki. I mógł jednocześnie występować w roli tych zwłok i jednocześnie osoby, która podgląda, patrzy na nie i może sobie, może się podniecać tym widokiem. I to jest też, co będzie pewnie ważne, że właśnie ten widok, jakaś symbolika chyba tej śmierci, nawet nie chodziło, że on coś konkretnie zrobi temu ciału, tylko że on może na to ciało, może go doświadczyć, może je widzieć, może być w jego towarzystwie, to go jakoś tak ekstremalnie pobudzało. Też takim artystycznym wątkiem jest to, że są wzmianki o tym, że on był jakoś hiper zafascynowany obrazem Tratwa Tratwa Meduzy. Meduzy, Jakiegoś, Jericho. tak, Jericho ją namalował. To jest jakiś z rozbitego statku. Nie wiem, czy to jest jakaś historyczna sytuacja, ale mamy na obrazie tam grupę ludzi, którzy ratują się właśnie z jakiejś katastrofy. No i część osób na tej trasie już po prostu nie żyje. Jest w takim jednym widocznym, wyraźnym miejscu młody człowiek nieżyjący w objęciach jakiegoś starszego człowieka, który tam nad tym jego śmiercią się pochyla. No i jakoś to Nilsena ekstremalnie wręcz pobudzało i było dla niego takim jakimś właśnie symbolicznym wyrazem jego fascynacji śmiercią. I to właśnie też w takim wydaniu, nie wiem, tragiczno, wojenno, jakimś. I tam, w sumie teraz dopiero o tym myślę, tam też jest woda dookoła. I biorąc pod uwagę, że on jako ten dzieciak, po pierwsze ten dziadek rybak, który zginął na morzu w sumie, i on jako ten topiący się, jako ten kilkulatek w tej wodzie, też są wzmianki, że jak on tonął wtedy, co go ten chłopiec, co Mika powiedziała się, że go tam wyciągnął z tej wody, no to on nawet tam później w to wspominał, że on miał wrażenie, że teraz jego dziadek do niego przyjdzie, że go uratuje, że w ogóle czuł się super, kiedy tam tonął, że był moment przerażający, ale w pewnym momencie odpłynął. I są takie wzmianki od osób, które przetrwały tonięcie. Nie ten pierwszy etap, że wyciągniecie mnie z wody, tylko tego już faktycznie zachłyśnięcia wodą, że to jest taki moment, że to już jest przyjemne w jakimś sposób. Nie wiem, ciało się poddaje, coś w tym znaczeniu. Więc to wszystko jakoś zaczyna nabierać takiego kolorytu, taka figura z tego się tworzy. Śmierć, woda, dziadek. No i nie zapominajmy, że Nielsen topił swoje ofiary. Prawda? Dusił je na początku, a potem Potem topił. Tych, co topił. nie zadusił, to potem topił. No, Tak, więc to dokładnie. też jest. No i plus jeszcze a propos tych zwłok. On miał ciągle te zdjęcia, które gromadził, tych swoich kolegów, którzy udawali zmarłych Tak. żołnierzy na polu bitwy, więc to wszystko jakoś się tak dziwnie skleja. Denis jest w wojsku 11 lat aż i przez te 11 lat radzi sobie bardzo dobrze. Natomiast kończy swoją karierę wojskową niezbyt dobrze, bo kończy ją w 72 roku. On zostaje wyrzucony z tego wojska, do czego się nie przyznaje rodzicom, rodzinie generalnie. Mówi, że on sam odszedł, bo nie zgadzał się ze strzelaniem do jakichś nieuzbrojonych jakichś ludzi podczas jakiejś, zabrakło mi słowa, Akcji. akcji. Tak, podczas akcji. Nie, nie podczas akcji, no jak, o, podczas jakichś protestów. Okej. I to coś takiego. Natomiast on Ale został. nie mówimy o tej. Wiem, że on coś tam miał problemy z tą krwawą niedzielą. Być może to było Może to było to, czyli interwencji tak. Anglii w Irlandii w walce o Chyba niepodległość. o to No. chodziło. Natomiast to zupełnie nie była ta sytuacja. On został wyrzucony, bo przez jakąś bójkę
wdał się w jakąś bójkę, ale to musiała być jakaś gruba jazda, skoro został aż wyrzucony i został wyrzucony bez honoru. A pamiętamy, że nawet Dahmer został wyrzucony, znaczy no tak, został wyrzucony, ale z honorami. No ale armia amerykańska może była tak. Bardziej liberalna, bo ta od tej brytyjskiej. Ta brytyjska jest jakaś taka hiper surowa, z tego co gdzieś się naczytałem, ale no. Może tak. No i Nielsen wraca do domu na krótko, żeby się zastanowić co dalej. No i matka Nielsena trochę się o niego martwi, powiedzmy. Mówi, no Denis, ty już masz 27 lat, dlaczego ty jeszcze nie masz dziewczyny? Mhm. Na co nie wiem, dlaczego nie masz pracy na przykład, dlaczego nie masz kobiety. Dlaczego nie masz kobiety? Na co wchodzi do akcji Olaf Junior i mówi, mamo, przecież Denis to jest ciota. A matka mówi, co takiego? No wiesz, mamo, Denis jest gejem, nie lubi dziewczyn. Na co matka powiedziała, ojejku, Denis, czy to prawda? Na co Denis wstał od stołu, powiedział, bardzo dziękuję za posiłek. I to był w zasadzie jego ostatni kontakt z rodziną. Tak, do brata się nigdy nie odezwał, a z resztą rodziny utrzymywał takie sporadyczne kontakty, głównie listowne. Więc po takiej wesołej kolacji z rodziną, Denis postanawia się wyprowadzić do Londynu i wstąpić do policji. To też jest dosyć ciekawym wyborem, ze względu na, no dlaczego on chciał zostać policjantem, no co pierwsze to się nasuwa kontrola, tak, i jakaś taka władza. Wiesz, respekt jakiś, który się dostaje. Tak, chyba coś takiego. No i w 70, jedzie faktycznie do Londynu i w kwietniu 73 roku kończy szkolenie policyjne. I no i zaczyna pracę w policji i mówi, że ta praca w policji, no to nawet była okej, ale nie bardzo mu się podobało to, że podobno tam panowała homofobia, straszliwa, to raz i dwa, że był taki, takie zdarzenie, że on musiał aresztować parę gejów, ponieważ uprawiali seks w publiczne, jak to się mówi, w obszarze publicznym? W miejscu publicznym. I teraz tak, to był rok, który? 73, natomiast w 67 homoseksualizm już nie był karalny, natomiast były takie jakieś trzy założenia. To akty homoseksualne między mężczyznami. To jest chyba tylko, to jest też ciekawe, że tam nic o kobietach nie ma. To jest chyba tylko dotyczyło mężczyzn. Są dozwolone od 67 roku. Jeśli mamy do czynienia z dorosłymi mężczyznami, jeśli to jest za obopólną zgodą i jeśli jest prywatnie. Więc to była taka sytuacja, że oni się tam chyba bzykali w samochodzie i Nielsen jako ten policjant tam im zaświecił do samochodu i musiał, znaczy powinien ich aresztować, bo takie było prawo, natomiast on tego nie zrobił i to podaje jako ten taki moment, gdzie postanowił, że rzuci pracę. I on też jak pracował w policji, to zaczął wtedy już bardzo dużo pić i zaczął pić w samotności. Wracał do domu po pracy i po prostu się upijał. I też w Londynie jakby ta scena gejowska zaczynała się wtedy rozwijać, to był taki, nie powiem, że dobry czas, ale lepszy czas, bo wtedy zespół Queen był taki bardzo popularny i Freddie też był super popularny i to wszystko jakoś było tak bardziej było przyzwolenie większe na to i też dużo klubów, barów gejowskich powstawało i też takich barów przyjaznych homoseksualistom. Więc Denis zaczął chodzić do tych barów, do tych klubów, do tych pubów i zaczął się też spotykać z facetami. Natomiast to przeważnie były takie spotkania, takie one night stand, co bardzo mu się nie podobało. Tak, on nawet, głębszy jakiś, on nawet powiedział, że to były spotkania niszczące dusze czy coś, potem on w swoich tych mitomańskich opowieściach jakoś to tak ujmował. I on bardzo chciał mieć stały związek. Powiedział, że to w ogóle mu nie pasują takie krótkie historie. Ja bym jeszcze dorzucił do tego, że faktycznie ta scena londyńska, że to jest takie obosieczne ostrze. On, Nielsen, bardzo chciał w ogóle się zamieszkać w Londynie, bo Londyn to była taka, do dziś zresztą jest taki symbol, że tam
bogato, do przodu, dużość, gęsto się dzieje, nowocześnie, i to takie super miejsce potencjału, rozrywki i tak dalej. I nie tylko on, tylko bardzo wiele osób tak myślało i lgnęli do tego Londynu i faktycznie były tam różne sceny i tam różne rzeczy się wydarzały, ale jednocześnie to przez tą falę napływową tych młodych, często biednych, często pokrzywdzonych przez los ludzi spowodowało, że to był taki tygiel, w którym było dużo bezdomności, było dużo narkomanii, było dużo Prostytucji. prostytucji, dużo przestępczości w związku z tym wszystkim, więc to była taka właśnie taka trudna scena, taka, gdzie łatwo było się wykoleić w pewien sposób, z czego też Nielsen później troszkę korzystał. Troszkę, bardzo z tego korzystał. No i po 11 miesiącach pracy on odchodzi z policji i zaczyna pracę w pośredniaku w różnych miejscach, ale generalnie to była już ta sama praca i on w tej pracy zostanie do końca, do momentu aresztowania. I w tej pracy dobrze sobie radzi. On odchodzi, mimo że pije, faktycznie pije dużo, on nie opuszcza raczej pracy. Jest określany jako pracownik, któremu można ufać. Jak bierze na przykład wolne czasem, na przykład, żeby pokroić zwłoki, to potem odrabia tą nieobecność. Więc to raz. I kolega z pracy, to jest dosyć istotne, ten kolega potem będzie istotny, zapytany o Nilsena, mówi, że no Nilsen był trochę dziwny, był takim odludkiem i jak mówiło się do niego, to on spuszczał głowę i nie patrzył w oczy. To też jest takie dosyć tutaj ciekawe w perspektywie Dahmerowej. Ale taka rzecz, która też jest dla mnie czymś zupełnie nowym, nie wiem ile to ma wspólnego z rzeczywistością, ale też chyba znikąd się nie wzięło, bo to w serialu można zobaczyć, że oficjalnie z tego co wiemy, no to rząd z tej policji właśnie odszedł, bo tam mu się nie podobało, a w serialu pada informacja, że ponoć rzeczywiście to, co stało za tym, że został z policji wyrzucony, było to, że masturbował się w kostnicy. I to jest pytanie, czy to jest po prostu jakiś wymysł, żeby dodać pikanterii do jego historii, czy są to prawdziwe przesłanki i ktoś ma dostęp do czegoś takiego. To też może być tak, że jak zwykle, no, policja potrafi dbać o swój wizerunek i tak jak w Stanach też próbowali się wybielić na różne sposoby policjanci zaangażowani w sprawy Dahmera za swoje wtopy. Tak, to również, no to był wielki policzek, że po pierwsze przez tyle lat policja w ogóle nie traciła na ślad Nielsena, a po drugie, że on był policjantem, co było kolejnym policzkiem dla nich, więc w sumie równie dobrze to mógł, jeżeli to w ogóle miało miejsce, to równie dobrze mogła być plota, która miała jakby przerzucić to, że on był dziwny, coś tamtej, my go w ogóle wyrzuciliśmy tak naprawdę, bo odkryliśmy, że coś jest z nim nie tak. No, Nie ale wiadomo. nie wiadomo. W listopadzie 1975 roku Nielsen spotyka 20-letniego bezdomnego geja Davida Galikana. Zabiera go do siebie do domu. Niedługo potem wynajmuje większe mieszkanie, ponieważ David zgadza się zamieszkać z Denisem. Wtedy też jakoś. A może trochę wcześniej, umarł ojciec Nielsena i zostawił mu podobno tam jakieś pieniądze. Znaczy, on zostawił do podziału oczywiście, ale tam ich nie było za dużo. Ale też nie tak wcale mało, Nie tak? tak W wcale całym mało. kwotach, że on mógł sobie pozwolić na to, żeby wynająć to większe mieszkanie. Tak, i wynajmują mieszkanie na Melrose Avenue 195. Zapamiętajcie ten adres. Zapamiętajcie, Melrose to nie była zła dzielnica. To jest mieszkanie na parterze z ogródkiem. Ono też nie jest takie super ekstra. Tam w pewnym momencie nawet Nielsen robi film, w którym opowiada, że dach im się zawalił. I faktycznie tam jakieś duże kawały tego dachu odpadły, więc no ale nie było źle. Więc. Też wiem, że on dopłacił większą kasę temu właścicielowi wynajmującemu, którym wynajął to mieszkanie, żeby cały ten ogródek z tyłu był tylko do ich Tak. użycia i nikt nie miał tam wstępu. Tak, 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 tak. No i David i Nielsen żyją tam sobie, tak się mówi, jak stare małżeństwo. Oni podobno za bardzo się nawet ze sobą nie bzykali, tam tak sobie po prostu mieszkali. Może dlatego, że David po prostu był żywy i ruszał się za bardzo, Ale jak. też chyba było tak, że to David potem mówił, że to bardziej chyba on się podobał Nielsenowi niż Nielsen jemu. No, zobacz, on miał 20 lat i był bezdomny. No, czego chcieć? Koleś ci proponuje
mieszkanie z ogródkiem, no idziesz. Nie, nie, właśnie mi chodzi o to, że chyba Nielsen miał na niego większą chrapkę niż ona Nielsena. Tak, tak, tak się kojarzy, że to było w takim kierunku. Ale że faktycznie, że między nimi było tak, że mieszkali razem, ale tam to zbyt wielu... Że nawet oni chyba sprowadzali innych facetów do domu. To zaraz o tym powiem, okay. Tak, bo to zaraz. Na początku jeszcze jest wszystko okej. Okay. Nawet kupują razem psa, znaczy Denis prawdopodobnie kupuje psa i ten pies jest dosyć ważny, bo Nielsen mówi o tym psie, że nazwał go Blip i mówi o tym psie, że to była obok dziadka jedyna istota, która naprawdę go kochała. Więc to dosyć, dosyć fajna historia, zwłaszcza... No, znaczy, z tego co się Blip napatrzył, to chyba nie miał wyboru. I z tego co się tam najadł i nawąchał tych... zwłok. I tym bardziej, jak potem się dowiemy, co się z tym psem stało, to jest, no to może powiem od razu, po aresztowaniu Nielsena chcieli znaleźć dla tego psa jakiś dom, natomiast no, nikt nie chciał adoptować psa seryjnego mordercy i musieli go uśpić. Więc tak. No i mieszkają tam sobie we dwóch przez jakiś czas, natomiast po roku zaczyna się już między nimi psuć. Nielsenowi nie podoba się, że David wychodzi sam do barów, że właśnie sprowadza chłopaków i tam się zaczynają trochę się zaczyna nieprzyjemna sytuacja. Natomiast David powiedział potem, że w tym związku nigdy nie było agresji, nie było przemocy fizycznej, była przemoc psychiczna i słowna, co można zobaczyć na domowych filmach chłopaków. To bardzo zachęcam, to jest bardzo ciekawe. I na tych filmach właśnie widać prawdziwy charakter Nielsena, że on jest taki bardzo władczy, że on krzyczy na Davida, że on tam jedzie po nim. Jak ty trzymasz tę kamerę? Czy ty w ogóle widziałeś kiedykolwiek jakiś film? Co ty tutaj robisz? I naprawdę jest taki totalnie nieprzyjemny i tak wszystko reżyseruje. Nie wiem, nalewasz sobie jakiegoś alkoholu, pali papierosa w jakiś taki sposób. Jakby faktycznie chciał być tą gwiazdą filmową. Więc tak to wygląda. Po 18 miesiącach David ma już dosyć tego wszystkiego i się wyprowadza po prostu. I dla Nielsena podobno to jest straszny cios. Czuje się bardzo samotny. Zaczyna bardzo, bardzo, bardzo dużo pić. No i zaczyna... Tylko nie wiem, kto to powiedział. Czy to on sam powiedział, że zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością trochę. Nie wiem też do końca, co to by miało oznaczać, że on traci ten kontakt z rzeczywistością, że jest właśnie takim samotnikiem, ale z drugiej strony on codziennie chodzi do pracy. I sobie radzi w tej pracy. I radzi sobie dobrze, mimo że właśnie koledzy mówią, że jest takim odludkiem, że jest taki trochę dziwny. No ale no, każdy jest tam jakoś dziwny. Chodzi do pracy, zarabia, płaci czynsz i tak dalej. Ja sobie tylko myślę, jaki ten David Galikan miał fart nie z tej ziemi, że porzucił osobę, która nie lubi być porzucana i nic mu się nie stało. Po prostu wow. No właśnie i niedługo potem, no nie, może nie takie niedługo, po roku, pod koniec 78 roku, w grudniu, Nielsen zaczyna swoją karierę seryjnego mordercy. I właśnie, tak jak już Stefan powiedział, jego ofiarami będą głównie będą to bezdomni, czasem narkomani, czasem męskie prostytutki, często geje. I to jest bardzo istotna kwestia, ten jego profil ofiary, bo on to robił specjalnie. On to robił specjalnie, bo wiedział, że... Jako były policjant wiedział, że te osoby po prostu nie będą poszukiwane. Wiedział, jak to wygląda i też, co ciekawe, właśnie tylko 8 z jego ofiar udało się zidentyfikować, więc no dobrze założył, że nie będą te ofiary szukane. I tylko 3 z tych 8 ofiar miały stały adres. Więc tak to wyglądało. No i ten scenariusz tych jego wszystkich zabójstw był w zasadzie taki sam. Pub, albo gdzieś tam, potem jego mieszkanie, potem alkohol, jedzenie, duszenie, topienie, rytuały, ćwiartowanie i palenie albo spuszczanie w toalecie. Pomiędzy rytuałem a ćwiartowaniem też sporo czasu. Tak. No, niekiedy bardzo dużo. Pierwsza jego ofiara leżała pod podłogą prawie 8 miesięcy. Więc to jest ciekawa historia. Hardkorowa. No. Swoją pierwszą ofiarę
Nielsen poznaje po samotnie spędzonych świętach Bożego Narodzenia. Poznaje go 30 grudnia 78 roku w barze, w pubie. Jest to 14-letni Stephen Holmes, który bezskutecznie próbuje kupić alkohol w drodze powrotnej z koncertu rockowego do domu. I tutaj my już mamy super... No, ale nie da się zahamować tego. Nie da się. Kto jeszcze w 1978 zabija swoją pierwszą ofiarę, która też ma na imię Steven? I pierwsza na Steven H. Tak, Steven H. Dokładnie w tym samym roku 18-letni Jeffrey Dahmer morduje swoją pierwszą ofiarę. Osobę, którą poznaje, łapiąc go na stopa. Odwrotnie, to nie on go łapie, tylko on... Biorąc go na stopowicza, który jedzie na koncert. Stephen Holmes wraca z koncertu. No, zbieg okoliczności, ale jakieś w ogóle kuriozalne. Szczególnie, że mówimy nie po prostu o jakimś seryjnym mordercy, tylko mówimy o seryjnym mordercy, który jest nazywany brytyjskim Jeffrey Dahmerem, więc... Nielsen przystępuje do akcji. Gadka, gadka, co tutaj robisz? Może ja ci kupię tego drinka? Tamten na początku tak nie bardzo nie wie co Nielsen od niego chce, ale potem Nielsen mówi, że słuchaj, ja w domu mam mnóstwo alkoholu, chodź do mnie, popijemy. I Nielsen też, bo Steven ma 14 lat, Nielsen nie był pedofilem, on myślał, że ze Stevenem ma co najmniej 17. No. 17, więc... Mówi, chodź do mnie, ja tam mam super dużo alkoholu. Steven się zgadza. No i piją i zasypiają. I rano Nielsen się budzi przy Stevenie i myśli sobie, o kurde, co to będzie? On zaraz mnie zostawi, obudzi się i stąd wyjdzie i wpada w panikę. Tak jak Jeffrey Dahmer wpadł w panikę. Gdy Steven chciał wyjść, po prostu wyjść. No i w jakimś takim, pod wpływem jakiegoś takiego impulsu, Nielsen dusi krawatem Stevena, a potem właśnie, bo on jeszcze trochę, mówi, że trochę jeszcze oddychał, potem topi go w misce wody, w misce, w której kąpie swojego psa przeważnie. I Steven ląduje pod podłogą na ponad 7 miesięcy. Ale zanim pod podłogą ląduje, on go chyba jeszcze zdążył umyć, nie? Właśnie, nie wiem, czy tego pierwszego jeszcze... On go na pewno potem tak, ale na początku samym on go... Właśnie nie wiem, jak to było z tym pierwszym. Czy on... Może i tak, może on go kąpie i do łóżka go bierze i tam przytula się do niego, etc. I jak mówię etc., ja nie będę opisywać dokładnie, co on z tymi zwłokami robi, ale jak będę mówić etc., to znak, że możecie odpalić swoją zwyrowę wyobraźnię i sobie to wszystko. Jednak ciekawe, może to, znaczy nie wiem, na ile to jest ciekawe tak naprawdę, ale jednak jakoś może warto zwrócić uwagę, patrząc na to, że był nekrofilem, że z tego, co sam twierdzi i bardzo mocno przy tym obstawiał i bardzo jasno to przekazał policji, że nigdy w przypadku żadnego z jego morderstw nie doszło do penetracji z zwłokami. Tak, bo on twierdził, że oni są zbyt piękni, że na takie rzeczy. Więc też to pokazuje, że że mamy faktycznie do czynienia z taką parafilią na obiekt, takim, że to ciało jest tym fetyszem, można powiedzieć, że sam fakt, że to ciało jest, też jak on o tym ciele mówił często, że właśnie te piękne ciało, te jakieś niesamowite, niezwykłe, że on może po prostu być, tak jak na siebie patrzył w tych lustrach w wojsku, że właśnie chodzi o to ciało, a nie to, co konkretnie z tym ciałem można zrobić, tylko że ono jest jest nieżywe, czy jest nieruchome, no taka, nie wiem, ciekawostka mroczna. I po tych 7 miesiącach, no Steven zaczyna już się mocno psuć. Nawet Nielsen mówi, że tam larwy mu z oczu, z ust zaczęły wychodzić. I 11 sierpnia 79 roku, czyli następnego roku, Nielsen pali go w ognisku, w ogródku swoim. I to jest jedyna ofiara, której on nie poćwiartował przedtem. On spalił go w całości, ale być może dlatego, że po prostu te zwłoki po takim czasie się już rozpadły. Tak no, myślę. Tak, tam nie było co ciąć. To jest właśnie to jest taka rzecz, którą z opowieści ona jakoś chyba nie wybrzmiewa, ale to jest taka też przerażający fragment. No, że to już jest tak naprawdę z jakiegoś
hardkorowego horroru, że nie tylko mówimy o morderstwie i innych rzeczy, które są z tym wokół tego morderstwa, ale też to pozbywanie się zwłok jest. No nie wiem, czy to można w ogóle porównywać i jakoś kategoryzować, ale to, co robił, nie wiem, Dahmer na przykład, on dosyć szybko zajmował się tymi zwłokami, co i tak jest straszne i okropne, ale tutaj, no, 7 miesięcy w temperaturze pokojowej, nawet w zimnej Anglii, to jest, no, jakiś koszmar. I że on się do tego był w stanie też zdobyć, to też pewnie potem o tym powiemy więcej, że on nie do końca przepadał za tym fragmentem. Jeffrey lubował się chyba w tym babraniu się w tych kostkach, szczątkach i robieniu sobie tych najróżniejszych trofeów i tak dalej. Jeżeli chodzi o Nilsena, to nie do końca, ale no był to przykry obowiązek, któremu musiał po prostu sprostać. I jeszcze co mi przychodzi do głowy, póki jeszcze jesteśmy przy tej pierwszej ofierze, że warto zwrócić uwagę, że w 78 roku Nilsen ma 33 lata, co jest całkiem sporo jak na pierwsze morderstwo. Tak. No, chociażby Jeffrey miał 18 i może nie każdy morderca zaczyna aż tak wcześnie, ale jednak mają zwykle po 20. 25 lat to jest Tak. przeważnie. A tutaj już tak mocno, no, tak wyraźnie po 30. Ciekawe. I szczególnie, że też nie ma tu jakiegoś bardzo silnego bodźca wyzwalającego. To jest tak, że też u Damera, nie wiem, czy pamiętacie, czy wszyscy oglądali, którzy oglądają ten odcinek. Ale u Damera to było tak, że tam było i te fascynacje, i to porzucenie przez rodzinę, i to upijanie się do nieprzytomności, że to już była taka naprawdę lawina destrukcji, która w końcu eksplodowała tym zabójstwem. A tutaj 33 lata funkcjonowania w dziwny sposób, ale jednak dosyć prawidłowy, normalny, w miarach jakiejś tam normy z jakimiś ekscentrycznymi kawałkami. I nagle bum. Taka rzecz. W momencie, kiedy nie jest w wojsku, nie jest na wojnie, nie jest w jakichś dziwnych sytuacjach, jest w domu, ma pracę. Dziwne. Dziwne. I też jeszcze warto dodać, że to był rok 78, a dopiero w 2006 roku Steven dostał jego zwłoki zostały zwłoki. Nie zwłoki, bo tam już nie było zwłok. On został zidentyfikowany jako jego pierwsza ofiara, bo z Nilsenem był ten problem, że on nie pamiętał, nie wiedział, kim oni byli. On bardzo pamiętał szczegóły, pamiętał jakich, no a no właśnie, do tego dojdziemy, ale jeśli pamiętał, to pamiętał, jakich zabijał, różne pamiętał szczegóły, gdzie ich poznał i tak dalej, ale on czasem nie pamiętał, kim oni byli, jak oni się nazywali, więc był ten problem, żeby zidentyfikować w ogóle jego ofiary. Tak, i to też mam wrażenie, że jest całkiem dziwne, bo zwykle seryjni mordercy, nawet ci mocno antyspołeczni, którzy mają tak niby bardzo wszystko w nosie i tam wszystko im jedno spływa po nich, zwykle są w stanie powiedzieć z imienia i nazwiska, kogo zabili. Często zachowują rzeczy pomagające w identyfikacji, jakieś dokumenty na przykład tych osób. To chyba Dahmer trzymał dokumenty. I każdą ofiarę Dahmera udało się dokładnie z imienia i nazwiska zidentyfikować, nawet mimo, że tych ciał nie było. A tu autentycznie, mimo że jeszcze na krótszym odcinku czasu niż Dahmer, Nielsen, który wydaje się, że był wyżej funkcjonującym obywatelem, człowiekiem, jakby zdrowszym w takim znaczeniu zasobów, które miał na co dzień do wykorzystania, zupełnie. I to też trochę o jego psychologii czy psychopatologii mówi. Że jaki trzeba mieć kompletnie jakąś niewrażliwość w ogóle, jakąś dehumanizację, że nie masz do czynienia de facto z człowiekiem, że skoro nie jest dla ciebie w ogóle istotne, jak się ta osoba nazywa, skąd ona jest, kim ona jest, to jest tylko ciało na dzisiaj i obiekt, który później dla ciebie coś tam stanowi. No i tutaj musimy skończyć. Jesteśmy po pierwszej ofierze. Wiadomo, że pierwsza ofiara jest zawsze z takim dosyć istotnym punktem w karierze każdego seryjnego mordercy. Tak, bo to coś tu się kończy, coś tu się zaczyna, tak? Skończyliśmy z życiem niewinnym, powiedzmy, i zaczynamy z tym życiem zbrodniczym, czyli jakaś transformacja zachodzi. I nawet sam Nielsen mitoman powiedział, że wtedy odczułem właśnie po tym pierwszym mordercy, wtedy odczułem, że moje życie się skończyło. No, w jakimś znaczeniu ma rację, no ale to znowu, właśnie trochę tego mitu on tutaj sobie dopowiada. Dajcie nam znać, co wy na ten temat myślicie. Mamy nadzieję, że zaciekawiła was historia brytyjskiego Damera.
No i na dzisiaj to tyle, więc zapraszamy do komentowania, do jakiegoś subskrybowania, do tych wszystkich kciuków w górę, lampeczek, łapeczek, czy to tam można jeszcze dać. I pozostańcie w gotowości, bo już niedługo wracamy do Was z częścią drugą historii Nilsena. Pa! Pa.